nas było jak widać, bardzo ciężko. I mokro, dlatego że ten odcinek pierwszy był dosyć, znaczy początek był dosyć trudny, tam kolega się zakopał. I musieliśmy tam czekać z półtorej minuty, zanim jego wyciągnęli. Później po prostu z rozpędem przejechaliśmy tą wodę i później już było normalnie. Czyli jechało się fajnie, przyjemnie, i wiatr we włosach, nie mamy szyby, więc było super. Widzimy się na kolejnej rundzie? Oczywiście, pewnie. Zawsze jesteśmy w Stalowej Woli, tutaj mamy rodzinę, tutaj też przyjeżdżamy prywatnie i uwielbiamy Stalową Wolą i Stalową Wolę i poligony i jesteśmy tu na każdej rundzie. Dziękuję i gratulujemy. Dzięki. Dziękujemy, bardzo. Pozdrawiamy wszystkich. Budziło i Tomasz Walok, numer 123. A na miejscu pierwszym Tomasz Białkowski i Dariusz Baśkiewicz. Oni wykręcili czas najlepszy, 2 godziny 23 minuty i 16 sekund. Straty do miejsca drugiego i trzeciego są naprawdę niewielkie. Wszystko, mam nadzieję, jest do odrobienia. Póki co dekorowaliśmy wielkie trójki, a tutaj mamy wielką, największą szóstkę. Na miejscu pierwszym Tomasz Białkowski i Dariusz Baśkiewicz. Na miejscu drugim Mateusz Budziło i Tomasz Walok. I na miejscu trzecim Waldemar i Kaja Wojnar. Mamy już to wszystko na fotografiach, tak? Mam nadzieję, że nie przeszkodziłem za bardzo. Jeśli mamy, dziękuję bardzo i została nam...